Witam, Mężki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Road to 56 jako cesarstwo meksykańskie. W ostatnim odcinku mówiłem, że spróbujemy zaatakować Stany Zjednoczone i zrobimy to. Zobaczymy, ile oni mają dywizji w sumie. Czy my mamy coś? Mają 25 do 107, no to jest pewien duży przechył, nie powiem, jeżeli chodzi o liczebność dywizji. My na razie mamy tutaj dosyć dużo fabryk, które możemy wykorzystać właśnie do ataku. Przynajmniej od tego są fabryki. I chyba już nie mamy żadnych regionów w środku państwa, żeby budować te fabryki, więc na razie tak dajmy. Tutaj widzę, że USA już gromadzi swoje dywizje. One są w miarę straszne. Chodzi o to, żebyśmy my mieli odpowiednie dywizje na nich, więc wydaje mi się, że dodamy o takie jednostki. Co w ogóle powinny nam nieco polepszyć statystyki. No i tak, i kolejna, dobra. Dajcie jakiś region, co jest dużo. Jego. Tak, teraz budujemy tylko militarne, bo już się nie opłaca cywilniaczków budować. Okej. W takim razie idę po środku, w tym Mio. Oraz możemy też ulepszyć broń. Tak, idealny moment na ulepszenie broni. Oraz jakoś nie widzę w większości armii amerykańskiej, że jest, ale to trochę mało, więc możliwe, że ich aż tak dużo nie ma jednak. Ale zobaczymy. Na razie czekamy. Okej. Imigranci. Ciekawe, bo wiecie, bo w sumie my jesteśmy Meksykiem, więc imigranci do nas to chyba dobrze. Dobra, coś tutaj, w sumie ciężarówki bym wreszcie chciał i ten logistykę. Maści los. Naprawdę? Ja specjalnie to dałem tak więcej, żeby było. Wiecie co, ja po prostu to już auto zrobię. Tak, start. Auto jest zrobione. I teraz możemy zrobić oto. I czas na wojnę. Więc jak najszybciej przyjmijcie te terytoria i wygląda na to, że Stany Zjednoczone chyba aż tak mocne nie są, jak sądziłem. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy mieli wystarczająco dywizji na nich. Okej. Pytanie jest takie, czy ja, znaczy się mogłem tutaj skorować te regiony idąc tędy, więc na razie po prostu włączmy ten atak i zobaczmy, jak to pójdzie, bo jak na razie wygląda na to, że jest dobrze. Tutaj chyba już dywizje przebywają. O kurde, gdybyś tylko może było to uznane, że przejęliśmy. mamy działo kolejowe. Okej. W takim razie wygląda na to, że jesteśmy. A masz los. Właśnie o tym mówiłem, że jesteśmy na dobrej pozycji, tylko że w tym samym momencie ci się tutaj zdesantowali. Ratowajcie, potrzebujemy dywizji sojuszniczych jak najszybciej tutaj. Się zdesantowali na port. Dobra, gdzie one już jadą, tak dosyć powoli. Dobra, jak to wygląda na froncie? Na froncie ciągle idziemy do przodu.
co oznacza tylko jedno, że jesteśmy wystarczająco mocni. Ale tutaj właśnie wysłaliśmy tych i oni nam od tyłu wchodzą. Nie. Nie będziemy wysadzać kanału. Dobra, wystawcie te dywizje. Dajcie je tutaj. I macie tutaj nas bronić przed tymi Amerykanami, które się w Jukatanie się zdesantowali. Ale wygląda na to, że nasze dywizje są o wiele potężniejsze, tylko mamy ich mało. I to jest największy problem. Co to jest? To jest nic. Tutaj poczekamy sobie. Możemy research zrobić. Możemy to zrobić, ale wydaje mi się, że już to nie pójdę. Możemy pójść do Niemiec. I żeby Niemcy nam pomogli. Dobra. Przejęliśmy San Francisco. Możemy też ogólnie puścić szyfr, bo zapomniałem o tym, że w sumie mamy szyfr. Okej. Dobra. Wygląda na to, że udaje nam się już wypchnąć Amerykańców. I wygląda na to, że że przejęliśmy Alamo. Więc nice. A co tutaj, kto ten nam robi? Peru, Boliwian. Uwielbiam, kiedy oni znikąd to robią. Dobra. Połowa dywizji niech pójdzie tu. A te dywizje powinny sobie poradzić z tymi. Dobra, lepsza artyleria, zawsze chętnie. Możemy coś do... A, możemy i tak do przodu pójść. Okej, jak to wygląda z dywizjami? No, słabo mamy produkcję. Wygląda na to, że mamy pierwsze oznaki, że już nie idziemy do przodu. Znaczy się w sumie idziemy do przodu, tylko mamy pierwsze oznaki, że nie mamy wystarczająco dużo dywizji. Okej, zbypassowano. A, Niemcy nie chcieli dać nam kłodę. Okej. Myślałem, że mamy kolejne działo, ale to jest to samo. Okej. No, wygląda na to, że nie jesteśmy zbytnio w stanie tutaj ich zaatakować w taki sposób, więc musimy teraz pchać do góry. Możesz się w rozkazie wyłączyć. Się źle narysowałeś. Dobra, więc tutaj wszyscy na górę. Ci niech się tutaj aż tak bardzo nie przejmują tym. A ja dalej będę tutaj to robić. Okej, więc tak, tutaj dochodzimy i w głównej mierze, jeżeli przejmiemy Utah, to możemy dostać kory, że to trochę potrwa, ale możemy dostać kory, więc myślę, że to jest cel, którym powinniśmy teraz wziąć. Okej, tutaj. I możecie tutaj przejąć San Francisco, bo w sumie to trochę głupia jest, że San Francisco nie jest przyjęte. What? O, masz los. No, mamy zbyt mało dywizji. Zbyt mało dywizji mamy. Dobra, więc tak. Kurde, bo chcę swoje dywizje dać do tego gościa, tutaj dać nowego, wysłać go tu, a was w sumie tak, was nie chcę, a was też wyślę. Chodzi o to, żeby tutaj stali na granicy. Okej.
A, bo musimy to zrobić. Myślałem, że może pójść do... A, szkoda. Dobra, więc tak. Tutaj wygląda na to, że już tak dobrze nam nie idzie. Jak to jest ze stratami? Straty są porówne. Porównywalne przynajmniej. Nie mamy war supporta, nie mamy nic. Szczerze powiem, to nie wygląda najlepiej, dlatego że mamy bazę militarną do tego, tylko że to nic nam nie da, jeżeli nie mamy stali. A stal od kogo braliśmy? Stal braliśmy od ludzi, którzy teraz są od nas konwojów. Jakie tutaj wykorzystywanie ludzi w potrzebie. Okej, więc w sumie możemy spróbować wziąć tą stal, tylko że będą nam topić konwoje. A potrzebujemy tych karabinów. Okej, Peru Boliwian się tam udało podbić. Okej. Już trochę ustabilizowaliśmy front. Ale teraz by się tak przydało zacząć okrążać te dywizje. Okej. Dobra, jeżeli się zajmiemy północą, to dosłownie nie będzie problemu później. Tylko że trzeba się bardzo skupić. Ta muzyka jest idealna do tego momentu. Okej. Więc tak, zajmijcie się tymi dywizjami. W głównej mierze chodzi o to, żeby dywizje, które mają organizację, się tym zajęły. I może przestańcie już atakować aż tak mocno. Dobra, jak to wygląda z szyfrem? Szyfr będzie powoli robiony. Okej. I mamy kawalerię, którą w ogóle nic nie robiłem. Mamy gdzieś tutaj. Możecie przejąć to, to wtedy zwolnimy trochę prowincji. O, Kanada zaatakowali. Okej. Jest dobrze, ponieważ Kanada zaatakowała bardziej, to jest lepiej tak powiedzieć. Ale my mamy problem z tym, że nie mamy manpowera, nie mamy war supporta, dlatego że w sumie cały on nam zniknął. Bo zobaczcie, ile mamy. Dobra, wiem, że to może być trochę oszukanie, ale potrzebujemy war support i innych rzeczy. Bez tego nic nie zrobimy. Dobra, mamy jeszcze bonus do ataku. Możemy to wydać. Chyba już więcej nie ma. Możemy wysłać im political power, jakby to nam było potrzebne teraz. A nie możemy przejść na kolejny. Możemy limited conscription dać. Możemy tutaj pozdobywać gości. Okej. Dobra. Więc w głównej mierze dzięki temu trochę się ogarniemy. Ale to jest tak w sumie tymczasowo. I tak. O. Ta Turcja mająca Syberię. Okej, przynajmniej jest dobrze, dlatego że mamy przecież tutaj teraz po tej stronie biją się, więc nie jest tak źle.
What? Dlaczego my mamy się zająć... Dlaczego mamy się nimi zająć, a w ogóle to powstało? O nie. Więc Abysynia ma jakieś problemy, a... Ciekawe się tutaj wydarzyło. Czekaj, czy oni są marionetką? Są marionetką. Okej, to dlatego. Dobra, myślę, że możemy dać znowu mega agresywnie. Bo jesteśmy wystarczająco fajni. Nie, wystarczająco mamy siłę na to. Okej, wysyłamy. I się zajmą tym. My na razie nie będziemy tutaj nic zmieniać. Bo potrzebujemy w głównej mierze jakieś bonusy, a nie nowego sprzętu. Więc dopiero po wojnie sobie ulepszymy go. Dobra, lepszy tutaj dla samolotów. Okej, szyfr. To zawsze fajnie, dlatego że można go po prostu włączyć kiedykolwiek, żeby trochę podbić. I wygląda na to, że już pchanie na północ nic nie da, ponieważ nie mają tutaj żadnej granicy, więc trzeba czas pchać na wschód. Gdzie w sumie opór nie jest aż taki duży. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy w miarę w porządku miejscu, dlatego że Stany Zjednoczone dosłownie straciły cały zachód. No ale w sumie wschód to też jest jeden z najważniejszych terenów, więc nie powinniśmy się aż tak bardzo cieszyć. Ale jesteśmy w takiej pozycji, że w sumie już raczej trudno będzie, żeby to jakoś zrąbać. Zawsze jak się wycofamy, to wtedy po prostu możemy się wtedy tylko okopać i odbudować. Dobra, widzę, że działo artyleryjskie pomaga. Tutaj widzę, że południowe Stany walczą, ale chyba właśnie odcięliśmy kolejną dywizję. No i mamy kolejny research slot, czyli to 140 dni, co trwało, czyli trochę długo. Okej, pójdźmy tutaj i coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Nie wydaje mi się. Możemy pójść w badania nuklearne. Szczerze, możemy teraz pójść tylko w te wszystkie badania, które byśmy korzystali w przyszłości. Ale raczej nie będziemy korzystać. To jest chyba lepsza ciężarówka? Trudno mi określić, co to jest. To jest jakby do mechanized, ale na razie możemy to zrobić. Okej. Jak tutaj to wygląda? To wygląda tak, że tutaj nic nie ma. Okej, dosłownie pusty front jest. Spróbujmy wężykiem w takim razie. A coś się tam złapało, bo widzę. Ale wężyk dosłownie ich wszystkich odcina. Tutaj strasznie mają wszędzie połączenia. Tutaj też chyba mają port nadal. Więc to będzie trudno. Ale już przyjęliśmy Waszyngton. Okej. Czyli w sumie raczej już nic nas nie powstrzyma. Jej. No, coś sądziłem, że jest... Armia jest ich... Że słaba jest armia Stanów Zjednoczonych, ale... Wiecie, to jest między sądzić, a jest naprawdę to trochę... Jest różnica. Mamy oczywiście problemy z manpowerem. Trochę sobie odbudowałem... war support. Dzięki tam, że dodałem sobie siły politycznej. Ale nam zostało dosłownie teraz robić wężyki do punktu zwycięstwa. Tutaj wchodzimy w Stany Zjednoczone, tutaj Australia się zdesantowała, Australia jest z nimi.
O, masz rosnie, powiecie, że. O, trzeba będzie podbić Australię. Nie. O. O. Oni Kubę przyjęli. W sumie. Mało to ma znaczenia, ale okej. Dobra, Stany Zjednoczone padły. Jest to w sumie koniec. Szczerze powiem, raczej już nie będę kontynuować serii, bo to jest tylko podbój reszty Ameryki, która nawet nie możemy dodać jako własny teren, tylko jako ten Kory, znaczy Kory jako papety. W takim razie jest pytanie, czy tutaj nic nie mamy. I czy coś tutaj mamy związanego z, na przykład z tym tutaj Integrate Belize tylko mamy. Dobra, w takim razie wykorzystajmy kody i zakończmy tą wojnę. Jej, Fall of Sydney, jej. Okej, okay, o maści los. Jak to jest, że to tak było i jest kolejny. Okej, okay. Myślałem, że będzie prosto. A nie, bo było prosto, tylko że... Okej, okay. I co jeszcze kolejny został? Nie, Islandy już nie jest liczony. Okej, okay. W takim razie... bierzemy ich flotę... Czekajcie, pas. Bierzemy ich flotę, Islandii też. Wiecie co, ja chyba wezmę te stare granice. Nevada, Utah. Nie wiem, czy jest Colorado, zobaczymy później. Bierzemy to. Bierzemy wyspy? Nie, na razie nie patrzmy. Pytanie jest, co Kanada chciała dokładnie od nich? Co ty chciałaś? Give state to United Kingdom, czyli jakieś regiony. Nie widzę tych Islandy. Jakie to miałeś regiony, Give State? Canadian. Maść los. Trudno określić, co oni chcą. Znaczy się mamy... To nie, to jest coś innego. Gdybym tylko wiedział, jaki jest Wargold. Dobra. Oddamy w takim razie Kanadzie te... regiony, które możemy uznać za ich. Pensylwanii, New Jersey też oddać? Nie wiem. Chyba na razie nie. Oddamy. A, oddamy. Całą Nową Anglię. Teraz my. Więc... Puppet, Resource Right. Nie Resource Right, tylko to. Okej. Nie. To my przejmiemy. Tak, teraz tak po kolei teraz przechodzić to trochę zajmuje czasu. Islandię tutaj wzięliśmy, tutaj wzięliśmy. War Reparation. I koniec. Więc tak, mamy meksykańskie, północne, amerykańskie terytoria. Mamy konfederatów, którzy chyba mają drzewko? Mają drzewko. Znaczy się, wydaje mi się, że to jest podstawowe drzewko, tylko z tutaj mają
flagę swoją i tyle, ale okej. Kanada mają tutaj Nową Anglię przyjęli, my mamy Islandię. Co tam dalej? Tutaj się też trochę powyzwalaliśmy. Teraz to, co możemy robić, to jeszcze wyzwolić o tak. Okej. Teraz Kanada. Tak, i tutaj mamy kolejne, na przykład tutaj mamy wspólnotę Kanady. Co tam jeszcze mamy? Mamy Nową Zelandię, mamy Filipiny. Jo. O, Mandżuria. Mandżurzy udało się tutaj przejąć Imperium Katum, czyli są nadal pod japońskim wpływem. Wygląda na to. I ogólnie z tego, co kojarzę, oni też dostali kilka nowych celów narodowych. Więc... Więc tutaj coś mogą sobie jeszcze porobić. Ale tak, na razie to, to tyle. Na razie, że tak powiem, to tyle, ile mogę zrobić. Pytanie jest takie, czy mam tutaj jeszcze jakieś terytorium, które nie mam, wszystkie terytorium. Więc... Wszystko kontroluję, co powinienem. Nie powiem, śmieszna ścieżka. Road to 56 bez historycznych celów. Albo nie wiem, jak tutaj z historycznymi celami jest. Ale na pewno dzięki temu, że Stany Zjednoczone... No one chyba tak poszły normalnym celami. Ale dzięki temu, że aż tak bardzo nie poszły w militaryzm. Czyli inną ścieżkę, którą mogli pójść. Czyli o to. To tak naprawdę byłoby, że tak powiem, trochę słabo. Dlatego, że po prostu oni by się rozbudowali. Ale nie powiem, gdyby tylko tam to działało i byśmy mieli political power, to nie musiałbym aż tak bardzo uszykiwać. Realnie nie było aż tak dużo rzeczy, że jakiś tam dodatkowego kontentu. Po prostu było kilka celów tutaj, które... przejmowaliśmy władzę i tyle. I w sumie to jest większość też drzewka z normalnego hoja, które nie uznają, żeby było najlepsze, więc to też nie uznają, żeby było najlepsze. Dobra, więc to wszystko. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. Był z wami Travel. No to cześć.